Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowny Panie Ministrze. Strategia w zakresie obrotu gruntami realizowana przez rząd PSL z pomocą PO nie zabezpieczała polskiej racji stanu. Z dniem 30 kwietnia 2006 roku kończy się okres przejściowy wynikający z traktatu akcesyjnego dotyczący zasad nabywania przez cudzoziemców nieruchomości rolnych i leśnych. Dotychczas polscy rolnicy nie mieli szans na kupno gruntów rolnych dla powiększenia swoich gospodarstw. Moim zdaniem winniśmy zrobić wszystko, by będące w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnej grunty rolne zostały jak najszybciej sprzedane w przetargach ograniczonych innych mieszkającym w Polsce polskim rolnikom, a grunty leśne przekazane w zarząd Lasom Państwowym. Przekazanie gruntów leśnych w zarząd powinno być zrealizowane z urzędu, moim zdaniem, już w 2006 roku. Pytanie kieruję do pana ministra, jaki rząd planuje uczynić kroki, aby grunty leśne i rolne pozostawić w rękach polskich rolników i polskich leśników. Dziękuję bardzo.